Witajcie, moi drodzy. Jest kawka, a raczej mleko z odrobiną kawy, nie kawa z mlekiem. No ale tak to jest, na razie jeszcze przez miesiąc. Albo w ogóle nie mogę pić kawy, albo właśnie takie mleko z kawą. Ale za to czekoladkę. Dostałam pozwolenie od dietetyka na jeden kawałeczek czekolady. Czekolada 90% kakao, więc mogę powiedzieć, że zero cukru. Próbuję. Kiedyś powiedziałabym, że jest niezjadliwa, gorzka i beznadziejna. Ale teraz powiem, że jest pyszna. Dobra. Nie słodka, ale smaczna. Abdulla chodzi i patrzy na mnie. Jak mówię do telefonu. Pogoda dzisiaj jest beznadziejna. Zaraz Wam pokażę. Jest pochmurno, nie ma słońca. Ma nie padać na szczęście, ale nie zdziwię się, jeśli będzie padało. Dlatego dzisiejszy film to będzie gotowanie. Pokażę Wam, co przygotuję dzisiaj na obiad mojej rodzince. Będą oczywiście potrawy tureckie. Już dawno nie przygotowywałam pilawu z kaszy bulgur. Pilaw z kaszy bulgur z warzywami. Więc taki dzisiaj przygotuję. Do tego będzie mięso smażone. Gdyby nie moja dieta, mięso dodałabym do pilawu i byłby taki właśnie pilaw z warzywami, do tego trochę ciecierzycy, kasza bulgur i mięso. Ale ja nie mogę jeść kaszy bulgur, więc mięso usmażę oddzielnie. I jeszcze pokażę Wam, jak przygotowuję chleb, bo skończył mi się chleb, chleba nie kupuję, a przygotuję sama, upiekę sama. Chleb na zakwasie oczywiście. A więc zapraszam Was na film i na początku pogoda. Zaraz zobaczycie, jaka dzisiaj jest brzydka pogoda. Jest ciepło, bo całe chyba 15 stopni, ale zobaczcie, zero słońca. Dzisiaj nie ma zupełnie słońca, chmury, chmury i chmury. Brzydko, po prostu brzydko. Ale dobrze, że jest przynajmniej ciepło. Taka pogoda. A więc ja się biorę za gotowanie. Tutaj mi jakaś nitka zwisa. Hop. Biorę się za gotowanie i zaczynam od chleba. Ktoś mi ostatnio napisał pod komentarz pod którymś z filmów, chyba pod filmem z potrawami wigilijnymi, że na stole nie było chleba. Tak, moi drodzy, my rzadko jemy chleb, a jeśli jemy, to chleb polski i właśnie taki na zakwasie. Zaraz Wam pokażę, jak przygotowuję polski chleb.
Widzieliście, że moje ciasto na chleb ma dość rzadką konsystencję. Nie można tego chleba uformować, ale ten chleb będzie przynajmniej szybciej rósł, bo to jest chleb z mąki pszennej, ale właśnie ze zmniejszoną ilością glutenu, dlatego on nie wyrośnie tak szybko jak ten zwykły chleb na zwykłej mące. On teraz będzie potrzebował 7-8 godzin, czasem nawet może stać po prostu przez całą noc i wtedy wyrośnie. I kiedy wyrośnie, ja go po prostu upiekę. Jest godzina prawie 13:30, myślę, że około godziny 8, może trochę po 8 ten chleb już będzie wystarczająco wyrośnięty, żebym mogła go upiec. Nie wiem, czy dzisiaj pokażę Wam upieczony chleb. A teraz zakwas ja muszę dokarmić, dodaję znowu mąkę i dodaję wodę, później zakręcę zakwas i wstawię do lodówki. W lodówce może stać nawet tydzień bez dokarmiania. Jeśli będę go trzymała na zewnątrz, ten zakwas, to muszę go wtedy codziennie albo najpóźniej co 2 dni dokarmiać, bo inaczej po prostu się popsuje. A gotowanie obiadu zacznę od drugiego dania. Zupę mam jeszcze z wczoraj. Zupa z soczewicy. Taka zwykła zupa z soczewicy merdzimek, ciorbasy. Tutaj Wam wstawię przepis na tę zupę, bo przepis jest już na kanale. Na kanale mam sporo przepisów, więc zaglądajcie do playlisty Tanie gotowanie albo Gotuj ze mną. Chyba coś w tym stylu. Nie pamiętam dokładnej nazwy tej playlisty, ale polecam Wam tam wszystkie przepisy, bo wszystkie były wypróbowane i naprawdę są smaczne. Playlistę też dodam tutaj i jedną, i drugą. A na drugie danie, na obiad, zaraz Wam pokażę, co dzisiaj będziemy robić. Drugie danie, potrawa mięsna, to będzie smażone mięso wołowe. Coś w stylu gulaszu, bardzo podobne. Cebula będzie potrzebna, czosnek, papryka zielona. Paprykę możecie dodać jakikolwiek kolor, wszystko jedno. Ja mam taką zieloną jeszcze i czerwoną mam pieczoną. Mam zamrożoną pieczoną, bo zamrażam zawsze latem. Zimą staram się nie kupować papryki. No ale wiadomo, nie tylko ja robię zakupy do domu. Mój mąż również i mój mąż wtedy kupuje ogórki, pomidory i paprykę. To, co lubi po prostu. Więc tak wyglądają składniki tej potrawy, ale dodam jeszcze przyprawy. Kumin, później oregano, czarny pieprz, ostrą paprykę, sól. Wszystko Wam pokażę. Zacznę od przygotowania składników, pokrojenia ich w kostkę. Ja tu sobie odłożyłam paprykę, bo tę paprykę zrobię w jogurcie. Benia bardzo lubi i prosiła, żebym przygotowała właśnie pieczoną paprykę w jogurcie. To też Wam pokażę, jak ją przygotować. Smażę, a ja na koniec dodaję paprykę. Dodaję tam, zrobiłam sobie takie miejsce wolne, bo chcę, żeby ona się ogrzała. Nie chcę dodawać zimnej papryki na mięso, ze względu na to, że mięso nam
po prostu stwardnieje, więc najpierw ją ogrzeję, wymieszam i później wymieszam ją z mięsem. O, i teraz mogę już wymieszać z mięsem. I mięso nadal dusimy, mieszając od czasu do czasu. Ja do tego smażonego mięsa w ogóle nie będę dodawała wody. Po prostu ono się będzie smażyło we własnym sosie. Zmniejszyłam ogień do minimum i tak będę mieszała co jakiś czas, a będę pewnie smażyła jeszcze jakieś 10-15 minut. Okazało się, że mięso jest dobrej jakości i nie muszę go bardzo długo smażyć. Mięso już się nam dusi, więc możemy przygotować pilaw. Pilaw z kaszy bulgur. Tutaj zasłoniłam kaszę bulgur. Ja mam taką dużą kaszę. Zobaczcie. Taka jest najlepsza moim zdaniem do pilawu. Co my tu jeszcze mamy? Zamiast cebuli mam por. Ziemniaki. Tutaj jest ciecierzyca już ugotowana. Pasta pomidorowa. Sól i pieprz. Ja nie będę do tej potrawy dodawała przypraw ze względu na to, że przyprawione będzie mięso i to dosyć mocno przyprawione. Obie potrawy nie chcę, żeby były jakieś bardzo, bardzo przyprawione, żeby nie popsuć smaku. Niech jedna będzie mniej przyprawiona, druga bardziej. Ale Wy, jeśli chcecie, możecie taki pilaw przygotować jako osobne danie. Możecie po prostu do tego pilawu dodać mięso pokrojone i wtedy przyprawić tak dobrze, porządnie ten pilaw, żeby był smaczniejszy. Jeśli zdecydujecie się przygotować ten pilaw jako oddzielną potrawę, to po prostu na początku przesmażcie mięso, tak dokładnie, tak jak ja to robię właśnie w tej potrawie, w tym smażonym mięsie, które teraz przygotowuję, które teraz już się dusi. Ze względu na to, że rodzinka już niedługo przyjdzie do domu, a nie chcę się spóźnić z obiadem, dlatego robię to szybko i wrzucam od razu wszystkie warzywa na patelnię, żeby przygotować pilaw i smażę wszystko razem. Jeśli macie więcej czasu, możecie smażyć każde warzywo oddzielnie, a raczej dodając stopniowo każde warzywo, najpierw por, a później ziemniaki. Możecie dodać też marchew, możecie dodać paprykę, takie warzywa, na jakie macie ochotę. Ja latem dodaję pomidory, dodaję paprykę, dodaję cukinię. Naprawdę robię, a bakłażana też dodaję letnie warzywa, a tym razem dodaję warzywa zimowe. Więc szybciutko biorę się za przygotowanie. Odpowiednia ilość wody, czyli po prostu potrawa musi być przykryta wodą. Gotujemy tak na minimalnym ogniu pod przykryciem około 15 minut. Później wyłączamy i zostawiamy jeszcze 10 minut, żeby potrawa doszła do siebie, żeby smaki się połączyły, żeby po prostu bulgur napęczniał w odpowiedni sposób i później już możemy podawać. Tak wygląda prawie gotowe smażone mięso, jak gulasz prawie. Tylko nie ma sosu zagęszczanego mąką. Dlatego mi na przykład bardziej odpowiada taka turecka wersja, bez dodatku mąki, bez zagęszczania. Ale jeszcze tę potrawę trzeba przyprawić, więc za chwilę ją przyprawię.
Tak wygląda gotowe mięso. To jest et sauté, czyli smażone mięso. Zaraz będę próbować, bo mięsko mogę. Ja już robię się głodna. To moje smażone mięso jest już gotowe. Odrobinkę wezmę. Wezmę duży kawałek. Zobaczymy, czy on jest też już usmażony. Resztę potrawy przykryję. I będę próbować. Mięsko już jest gotowe. Przyprawione dobrze, ale jest lekko twarde, powiem Wam. Zastanawiam się, może dodam odrobinę wody i jeszcze podduszę chwilę, bo jest trochę twarde. A teraz mi się trawił mięciutki kawałek, wiecie co? To chyba zależy od mięsa. Jest miękkie. Tak na początku trafił mi się twardy kawałek, a teraz widzę, że jest miękkie. Bo spróbowałam, nawet ten duży był miękki, ale ja jeszcze troszeczkę podduszę w sosie własnym albo dodam odrobinkę, dosłownie 2-3 łyżki wody i jeszcze chwilę podduszę, tak na wszelki wypadek. Ale smakuje mi to mięso, powiem Wam. Na szybko przystawka z pieczoną papryką. Czosnek będziemy potrzebować, to jest jogurt kozi, który zrobiłam. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda. Należy zmiażdżyć czosnek, dodać, posolić paprykę i dodać jogurt. Wszystko wymieszać i gotowe. Bardzo szybka przystawka i bardzo smaczna. Przystawkę zrobiłam tak na szybko, bo za chwilę rodzinka już wraca. Wy możecie oddzielnie zrobić sos i dopiero wtedy wymieszać z papryką, ale tak i tak jest dobrze, i tak jest smacznie. Czas spróbować papryki. Jogurt jest kozi, więc mogę spokojnie spróbować i to dużo. Pilawu próbować nie będę. Dobrze, to mogę próbować. Muszę jeszcze odrobinę dosolić. Wyrazisty smak papryki. Słodka papryka, naprawdę. Tutaj musi być papryka słodka, więc najlepiej, żeby była czerwona. Jest bardzo dobra. Jogurt może odrobinkę ma inny smak niż ten zwykły jogurt krowi, ale myślę, że rodzina jakoś tak bardzo tego nie odczuje, tej inności. Wydaje mi się, że posmakuje im. Dla mnie rewelacja, bo mogę jeść ile chcę i nie obawiać się o zdrowie. Jeśli macie jogurt grecki, dodajcie jogurt grecki, czy süzme turecki. On będzie lepszy tutaj, no ja takiego nie mam. Ja dodałam zwykły, ale powiem Wam, że już niedługo przygotuję kozi jogurt süzme po to, żeby zrobić sernik. Osoby, które nie mogą jeść laktozy, jeśli jesteście w Turcji, to polecam Wam. Naprawdę polecam Wam mleko kozie. Pokażę Wam jeszcze, jakiej firmy mleko kupuję, kiedy je kupię, bo ono nie jest dostępne cały czas. Trzeba je po prostu zamówić. Nie ma zapachu jakiegoś takiego odrzucającego. Nie ma w ogóle takiego jakiegoś specjalistycznego zapachu. Jogurt tak samo. Madale, tak się nazywa firma, która produkuje i kozie sery, kozie jogurty. Mleko też chyba mają, ale ich mleko jest bardzo drogie, bo ogólnie ich produkty są bardzo drogie. Ja kupuję mleko, no właśnie nie pamiętam firmy, bo kupiłam dopiero raz zamówiłam w Izmirze. Sklep nazywa się Pasha Çiftliği i tam możecie kupić mleko kozie. Polecam Wam. Obiad pyszny, po prostu rewelacyjny.
Ja tu czekam na rodzinkę, a zobaczcie, jak się pogoda zmieniła. Nadal są chmury, ale wyszło słoneczko. Jest pięknie. Ktoś coś smali, ktoś coś pali, jakiś ogień gdzieś, bo jest taki dziwny zapach. Jutro ma być ładnie, więc jutro wybieram się na spacer. Pilaf jest już gotowy. Wygląda tak. O, tak on wygląda. Wyglądam trochę inaczej, bo już nie mam chustki na włosach. Okazało się, że musimy pojechać do miasta, kupić kilka rzeczy, więc obiad, nie wiem, być może zjemy na mieście, zobaczymy. Jeśli nie zjemy na mieście, to oczywiście rodzinka powie, czy im wszystko smakowało, czy nie. Wolałabym zjeść w domu, bo nie po to się starałam i przygotowywałam, żeby teraz jeść obiad na mieście. Ale wszystko się udało, pilaf jest super, mięso jest super, papryka z jogurtem również. Smakuje mi bardzo. Do tego jeszcze muszę zrobić surówkę. No, ale teraz czekam na rodzinkę. I jak obiadek? A, Abdullah jeszcze przyniósł sobie kiszonki, które zrobiłam ja. I jak, Abdullah, dobre? Mhm. Bardzo. Bardzo dobre. No i widzicie? Zamiast kopytek jest bulgur, a gulasz, no taki turecki gulasz. Prawie takie samo danie, jak polskie. Do tego jeszcze zrobiłam surówkę z rukoli i tutaj jest jogurt i papryka. I jeszcze piję wodę z kiszonek. Dobra? Wszystko dobre. To smacznego. Dziękuję. Ja już się dzisiaj z Wami żegnam. Do zobaczenia jutro. Jutro zabiorę Was ze sobą na zakupy. Görüşürüz.